Cześć, dziś zapraszam Was na odcinek z Berlina, w którym powiem trochę o mojej trasie zakupowej, o modzie ulicznej w Berlinie, jak i też o koncercie Depeche Mode. Zapraszam. Nazywam się Agnieszka Nurtyj. Jestem stylistką od 2004 roku, autorką książki Stylowa Królowa. Za pomocą ubrań przypominam kobietom, że są ważne i piękne. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale i wiem, że wiele z Was czekało bardzo, bardzo na ten odcinek po moim weekendzie z Berlina, dlatego że dostałam od Was w ogóle mnóstwo zapytań na Instagram i pisałyście w komentarzach pod ostatnim filmem, że bardzo czekacie właśnie na relacje zakupów z Berlina, dlatego też zdecydowałam podzielić się te filmy na takie trzy odcinki. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam trochę właśnie o modzie ulicznej z Berlina, co fajnego zobaczyłam, jak się tam ubierają ludzie, trochę o mojej trasie też zakupowej, no i o koncercie Depeche Mode. Kolejny odcinek będzie na temat luksusowego centrum handlowego KDW, gdzie Was tam również zabiorę, trochę Was oprowadzę, opowiem o tym centrum, jak i także przygotowałam dla Was tam takie dwie stylizacje, które Wam pokażę. I trzeci film będzie o tym, co kupiłam w Berlinie, bo o to bardzo dużo było też zapytań. Także dajcie znać, dziewczyny, w komentarzu, na który temat z tych filmów najbardziej też czekacie. No i oczywiście możecie zadać pytanie w komentarzu a propos Berlina, zakupów w Berlinie, co Wam po prostu przyjdzie też do głowy i ja będę odpowiadała na nie w tych kolejnych odcinkach dla Was. I jak wiecie z poprzedniego filmu, zaplanowałam wyjazd bardzo intensywny do Berlina, w którym głównie chciałam właśnie spotkać się z klientką, zaplanować dla Was też taką trasę zakupową, dlatego że otrzymywałam coraz częściej jakieś zapytania, czy można ze mną wybrać się na zakupy poza granicę Polski, a jeśli tak, to gdzie? Dlatego od teraz będzie można się wybrać ze mną do Berlina na zakupy i spędziłam tak naprawdę piątek i sobotę od samego rana do późnego wieczora w sobotę. Do 22 dopiero wtedy zlądowałam w hotelu na nogach bardzo intensywnie, właśnie przechodząc też wszystkie sklepy, które chciałam odwiedzić, a w piątek byłam jeszcze na koncercie Depeche Mode. I wszystkie też zestawy, które miałam przygotowane na te trzy dni, musiały być bardzo lekkie, wygodne i powiem Wam, że był taki upał w ten weekend, że tak naprawdę jak wchodziłam do sklepów, to bardzo się cieszyłam, że będzie chwila chłodu. No i w pierwszy właśnie dzień ubrałam sobie zwykły t-shirt biały z Medicine, też spodenki ze Stradivariusa, oczywiście Klary Kostrzewskiej, kolczyki i też bardzo wygodne sandały od Glamoursów. Mam je drugi sezon, jak wspominałam też właśnie Wam w filmie na temat butów na lato, także rewelacyjnie się one też sprawdziły. Muszę, dziewczyny, przyznać, że jestem bardzo z siebie dumna, dlatego że zrobiłam tyle kilometrów w ten dzień, przeszłam tyle butików też, jak i właśnie galerii handlowych, że naprawdę odczuwałam już pod koniec dnia no, duże zmęczenie. Także nawet mi, słuchajcie, się to udzieliło, no ale oczywiście ja to uwielbiam, bardzo lubię, także następnego dnia już po prostu znowu byłam gotowa na kolejne trasy zakupowe, ale niedzielę już spędziłam bardziej tak rekreacyjnie i też zwiedzając różne miejsca. Po drodze także nagrywałam dla Was Insta Stories i też różne rolki. Posłuchajcie tutaj tej jednej mojej relacji właśnie bezpośrednio z galerii handlowej. Cześć dziewczyny, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj miałam taki bardzo intensywny dzień, w sumie on cały czas jeszcze trwa, bo zaraz lecę dalej. Ale dzisiaj, tak jak wiecie, jestem jeszcze nadal w Berlinie i dzisiaj właśnie przechodziłam trasę zakupową. Jak i na początku dzisiejszego dnia, od samego rana spotkałam się najpierw z klientką, aby właśnie omówić też szczegóły zakupów. No i potem też przechodziłam całą trasę zakupową, także mam już pewne wnioski, mam wszystko pozapisywane, ponagrywane w telefonie do zapisania. No i powiem Wam, że przechodziłam tutaj jeszcze szybko przez jeszcze jedno centrum, bo dzisiaj w sumie byłam w trzech centrach handlowych i jeszcze w odrębnych, osobnych butikach. Także naprawdę zrobiłam dzisiaj dużą trasę, także kroki na pewno mam też wyrobione. Ale słuchajcie, o moich też
spostrzeżeniach a propos właśnie zakupów w Berlinie, samego Berlina, czy też w ogóle prosiłyście o film, jak ludzie ubierają się w Berlinie, ja bym też o tym opowiedziała. Także na pewno te filmy się pojawią, może jeden, może dwa. Zobaczę, jak to też podzielę. No, także ja lecę dalej, no i buziaki, pa, pa. Odwiedziłam w ten dzień różne butiki, Zalando wyprzedaże, TK Maxx, domy handlowe, na przykład Kaufhof, czy też KDW właśnie, z którego będzie też relacja w kolejnym odcinku. I w ten dzień też założyłam bardzo wygodny zestaw, body od La Puerta, polska marka. Do tego ubrałam spodenki ze Stradivariusa, kolczyki inne już niż poprzedniego dnia, właśnie także od Klary Kostrzewskiej. Torebkę oczywiście nasze, która świetnie się sprawdziła, bo miałam ze sobą dwie, właśnie czarną i tą beżową. I tutaj do tego dodałam klapki z mango. I powiem Wam, że początkowo żałowałam, że ubrałam te klapki, dlatego że kiedy wyszłam w hotelu, zaczęła mi się ślizgać w nich stopa. Jednocześnie później jakoś w ciągu dnia przestała mi się ona ślizgać, całe szczęście. Także końcowo przyznaję, że one są wygodne. No było to dosyć duże ryzyko, dlatego że te klapki miałam pierwszy raz na stopie. I jakbym miała powiedzieć, jaka jest moda uliczna w ogóle w Niemczech, to bym powiedziała, że przede wszystkim praktyczna i wygodna. Zauważyłam także, że wolą na przykład plecak od torebki i zamiast wysokich butów, szpilek, wolą wygodne buty, trampki czy też sandały. No i słuchajcie, kiedy przemierzałam właśnie tą całą trasę zakupową, bardzo często przemieszczałam się też kolejką czy też metrem. I to jest świetne, bo komunikacja jest naprawdę wspaniała, świetnie jest wszystko opisane. Bardzo łatwo i szybko można dotrzeć do następnego celu kolejką albo metrem i zakupując też bilet na kolejkę na 24 godziny. To jest też właśnie fajne, że kupujecie sobie bilet na 24 godziny i możecie korzystać z każdego rodzaju lokomocji. Także w zależności od Was, co wybierzecie po prostu, czy kolejkę, czy metro, czy też autobus, czy tramwaj, to nie ma tak naprawdę znaczenia. I tam na stacji zauważyłam świetnie wyglądającą i też cudownie w ogóle pasującą do siebie parę, gdzie pan właśnie był ubrany w garnitur ze sportowymi butami i miał do tego też plecak, a pani była w takiej limonkowej, zielonkawej sukience właśnie w klapkach i też z torebką. Bardzo spodobał mi się ten zestaw. No i on jest właśnie wygodny, ale tu jest taki smaczek, taki twist. To, że elegancja jest połączona właśnie z luzem, z tym stylem. Wiecie, że ja bardzo to też lubię. I kiedy się do mnie też zgłaszacie, bardzo często prosicie właśnie o takie zestawy. Także od razu pomyślałam, że ten zestaw bardzo Wam się też może spodobać. Ta para wygląda po prostu lekko, stylowo i modnie. Taki berliński sportowy styl ze smakiem. I też drugą taką tendencję, którą zauważyłam, to ubieranie się bez ograniczeń, ubieranie się w zgodzie ze sobą, bycie bardzo otwartym na eksperymentowanie i taką indywidualną. Odnoszę wrażenie, że tam nie przejmują się po prostu tym, co pomyślą inni, tylko ubierają się w to, na co mają ochotę. No i to mi się oczywiście bardzo podoba. I tutaj przykład takiej bardzo indywidualnej stylizacji, odważnej bym powiedziała, z ciężkimi butami, połączona spódniczka i ciemny top, z rajstopami a la kabaretki w takie bardzo duże oczka i one też tworzą taki cały klimat tego zestawu. A teraz przejdę do koncertu piątkowego Depeche Mode, który odbył się na Olympia Stadion w Berlinie. Ogromny, przeogromny stadion, na którym było około 60 tysięcy ludzi. Także niesamowite wrażenie zobaczyć tyle osób w jednym miejscu i to jeszcze z góry, dlatego że słuchajcie, tym razem byłam dalej od sceny, bo był to mój trzeci koncert Depeche Mode. Pierwszy był w Berlinie, drugi w Łodzi. Tym razem byłam o wiele dalej i oglądałam wszystko z ogromnego telebimu. Jednocześnie muszę Wam powiedzieć, że ta atmosfera, która jest na koncercie, wszyscy śpiewają, klaszczą, tańczą, także ja po prostu też wyszłam wyśpiewana, wytańczona. To jest niesamowite. Także powiem Wam, że to jest najważniejsze i ja nie odczułam takiej różnicy, że ja jestem tak daleko po prostu od tej sceny. No koncert niesamowity. Jak byłyście kiedyś na koncercie, to z pewnością wiecie, jakie to są emocje.
Ja uwielbiam Depeche Mode od czasów liceum. Jeśli znajdę jakieś zdjęcia, to Wam tutaj pokażę. Jednak jeśli pokażę, to uwaga, 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 dlatego że tam wyglądam zupełnie inaczej. Ja przez większość mojego życia, słuchajcie, w ogóle nosiłam ciemne włosy. Około jakieś może 13 lat temu, 14, coś takiego, zmieniłam włosy na jasny blond. Także możecie mnie w ogóle na tych zdjęciach nie poznać. No i wiadomo, ja byłam wtedy nastolatką. To były czasy liceum, gdzie kiedyś, pamiętam, bardzo często jeździłam na jakieś właśnie spotkania, zloty fanów Depeche Mode. Do Torunia, Środy Wielkopolski, Poznania, Leszna, w różne miejsca. Także moja miłość do Depeche Mode już trwa wiele, wiele lat. Oczywiście nie mogłam wyjść bez niczego. Kubek musiał wrócić ze mną. To jest mój kolejny kubek z trasy koncertowej, także będzie następny do kolekcji. Także wyjazd, słuchajcie, do Berlina uważam za bardzo, bardzo udany. Zaplanowałam bardzo dużo, jednocześnie wszystko zrealizowałam, bo bardzo ważne dla mnie było właśnie to, żeby przejść tą całą trasę zakupową, przygotować ją też dla Was, żeby też spotkać się z klientką. No i przy okazji miałam możliwość też ponownie być na koncercie Depeche Mode. I muszę Wam powiedzieć, że jeszcze jeden aspekt był taki właśnie odwiedzenia w ogóle tego Berlina, dlatego że kiedy chodziłam w ogóle po tym Berlinie, przychodził do mnie bardzo często mój tata gdzieś tam w myślach, we wspomnieniach, dlatego że mój tata nie żyje już, umarł jakieś 1,5 roku temu nagle. I przypominały mi się różne miejsca, które razem też odwiedzaliśmy i było to dla mnie takie, wiecie, bardzo miłe, sentymentalne też wspomnienia. A odwiedziłam między innymi też na trzeci dzień ostatni Fernsehturm, już po raz drugi, także piękny widok z góry na cały Berlin. Odwiedziłam także Checkpoint Charlie, czy też właśnie Bramę Brandenburską i Potsdamer Platz, przy którym jest ogromne też centrum handlowe, mall. Także naprawdę zwiedziłam i odwiedziłam bardzo dużo, no i z miłymi wspomnieniami o moim tacie. Także słuchajcie, trasa zakupowa Berlin jest już rozplanowana, zaplanowana, sprawdzona. Także zapraszam te z Was, które będą chciały wybrać się na zakupy ze mną do Berlina. Są to takie zakupy już bardzo premium, dlatego że wjeżdżamy poza granicę też Polski, będzie to większą inwestycją. Jednocześnie jest już taka możliwość zakupów ze mną. Kolejny wyjazd do Berlina mam już zaplanowany na pod koniec sierpnia na zakupy, jak i również też na sesję zdjęciową, taki secret projekt, o którym później Wam też opowiem. Jak będziecie chciały, to też z niego oczywiście nagram film i myślę, że też nagram. No to może być dla Was bardzo interesujące, dla tych z Was być może, które będą chciały mieć taką sesję w Berlinie razem z zakupami. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też Was zainspirował, spodobał Wam się i czekacie też oczywiście na kolejne. Zadawajcie proszę pytania w komentarzu, będę odpowiadała w kolejnych filmach na Wasze pytania. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Zostawcie proszę like, jak i również subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, hej!